Z listu apostolskiego papieża Jana Pawła II. Świerat urodził się około 980 roku w rodzinie wieśniaczej w Polsce. Wezwany przez Boga na samotnie, aby uważniej mógł wsłuchiwać się w jego głos, zgodnie ze słowami proroka Ozeasza, wyprowadzę ją na pustkowie i będę mówić do jej serca. Założył na przełomie X i XI wieku. Pustelnie w miejscowości Tropie, podówczas w granicach diecezji krakowskiej. Opuścił ją około roku 1022 i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego św. Hipolita na Górze Zabor w Słowacji. Tam, przyjąwszy imię zakonne Andrzej, prowadził życie monastyczne. Następnie, mając już ponad czterdzieści lat, za zgodą opata klasztoru Filipa. Powrócił do prowadzonego uprzednio w Polsce życia pustelniczego, udając się do groty w miejscowości Skałka, nad brzegiem rzeki Wag. Wsławił się niezwyczajnym praktykowaniem pokuty. Za dnia zajmował się karczowaniem drzew, noce zaś spędzał na modlitwie. W okresie czterdziestodniowego postu często przymierał głodem. Po śmierci znaleziono na jego ciele noszoną od dawna włosienicę wykonaną z żelaznego łańcucha. Zmarł około roku 1034, pochowany został w Nitrze, w tamtejszej bazylice św. Emmerana. Święty Andrzej Świerat żyje nadal w umysłach i sercach Polaków, Słowaków i Węgrów. Oni najbardziej doświadczyli dobrodziejstw jego świętości. Ale jest to człowiek, który wszystkich chrześcijan mógłby wiele nauczyć. Uczy przede wszystkim ludzi naszych czasów. Tak bardzo się ku przyjemnościom i przemijalnym dobrom ziemskim, że tylko Bóg jest jedynym dobrem, którego całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił należy pragnąć. Uczy, że jesteśmy pielgrzymami, albowiem nie mamy tu miejsca stałego, ale przyszłego oczekujemy. Uczy wreszcie, że należy służyć bliźniemu nie tylko w zewnętrznych czynach miłości, ale świadczeniem Ewangelii. Zgodnie ze słowami pana naszego Jezusa Chrystusa, skierowanymi do wszystkich uczniów, Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłością świata. Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli wasze czyny dobre i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Życie i świadectwo świętego Andrzeja zachowują wartość dla wszystkich chrześcijan, w szczególności zaś dla tych, którzy w odosobnieniu zakonnym poświęcili się Bogu. Ci zatem powinni uczyć się od świętego świerada, że samotność nie oddziela ich od ciała całego Kościoła. Przez swoje modlitwy, pokutę, cnoty oraz miłość względem Boga mają stać się tymi członkami mistycznego ciała, od których życiodajna moc obficie stępuje dla dobra wszystkich. Święty Andrzej poprzez swe życie, modlitwę, ascezę, podjętą dla braci pracę, stał się jednym z korzeni, z których wyrosła tysiącletnia siła religii chrześcijańskiej w Polsce.